Halo, 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 cześć siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunka. No i oczywiście na samym wstępie zajmiemy się misją o nazwie Umarł Boss, Niech Żyje Boss. Sprawdź, co się dzieje, więc lecimy na tą słodką imprezkę, tylko już widzę, że tutaj mamy niezbyt przyjaznych kolegów. No dobra, lecimy, sprawdzimy, co tam się dzieje. Dobra. Słuchajcie, Gunner chce, żebyście mieli miły czas, żebyście się dobrze bawili. Dlatego dla zwycięzcy będzie nagroda! Woohoo! To jak? Ktoś jeszcze chce spróbować szczęścia? Okej, ja chcę spróbować szczęścia. Ciekawe, o co tutaj chodzi? To podchwytliwe pytanie. Impreza jest. Aha. Dla swoich, dla prawdziwych patriotów, więc weź wypierdalaj. 666. Luz, chcę się tylko zabawić. Wypić piwko, zapalić. A tobie się wydaje, że co to jest? Piknik, kurwa? Spięty jakiś jesteś. Coś nie tak? Problemy w domu? Żarty, tak? Chcesz się pośmiać? Wszyscy chcemy się pośmiać, Walker. Taki ładny dzień, miła zabawa, prawie jak na 4 lipca. Gunnerowi byłoby przykro, gdyby ktoś ją popsuł. Rozumiesz? Pewnie. Rozumiem. Dobry chłopak. Idź, napij się, poświętuj. Wykręciłeś niezły wynik. Macie tu jakieś zawody? Macie tu jakieś zawody? Mhm. Strzeleckie. No to chcę wziąć udział. Masz pecha. Właśnie kończymy. Aha, bo boicie się, żebym wygrał. Kurwa, typie, wiesz z kim mówisz? 3 razy byłem na wojnie, kumasz. Walczyłem za kraj na froncie. Spokojnie, Walker. Tak jak mówiłem, wszyscy chcemy się pośmiać. Więc skoro ci tak zależy, spróbuj. Będzie rozrywka. Okej. Jakie są zasady? To nie są klasyczne zawody. Tak, trzeba mieć dobre oko. Ale i mocną głowę. Bo? Bo przed oddaniem strzału pijemy kolejkę. Zdrowie Gunnera, naszego nowego szefa. Podoba mi się. Coś jeszcze? Są 4 stacje. Strzelasz do plakatów z Holtem. Na czas. Im więcej razy trafisz mendę, tym lepiej. Najlepszy wynik miał do tej pory Walker. 43 punkty. Dasz radę go pobić? A nagroda jest twoja. Wchodzę w to. Tak myślałem. Wyglądasz na kogoś, kto lubi się popisać. Zobaczymy, czy masz z czym. Weź ten rewolwer. Tylko strzały oddane z tej broni będą uznane. Rozumiesz? Mają decydować umiejętności, nie sprzęt. Przygotuj się i idź do 1. stacji. Zaczynamy, jak będziesz gotowy. Połamania nóg. No, dzięki, dzięki. Dobra, Gnacik, nowa. Dobra, nice. Mamy Gnacika. Pożyczymy sobie troszeczkę amunicji. I tutaj lecimy. I tak, tutaj no też dalej. Mamy troszeczkę amunicji. Może sobie weźmiemy, mamy. I tutaj mamy twarz tego Gunnera. Ja mogę sobie podejść tutaj, na przykład, i strzelać. Dobra, niech będzie. Dawaj, szocika. Mamy to. Teraz jak najszybciej podejdźmy. 12 sekund, start! Tylko dawaj, nie dawaj. Wychodź za linię, gdy strzelasz, bo będzie dyskwalifikacja. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. To jest następna stacja. Chyba było dobrze. Następna stacja, czyli tam. Niech będzie. Najpierw wódka, a potem wal w Holta. Dobra. Tu ten gość nam będzie przeszkadzał. Mówię ci. To przez wiatr chybiłem. Bracie. God damn it. Trzeba będzie go troszeczkę ominąć. Co to jest, spirytus? Nieważne, strzelaj! 12 dawaj, sekund! Dawaj. Szybko. Jeśli przekroczysz linię i strzelisz, wylatujesz z kokursu! Zgnił mi się palec. No dobra. Miałeś swoją szansę, Rudy. Taka sprawiedliwość, kurwa. I stop! Udało się. Następna stacja. 11 znów. Niech będzie.
Dobra, teraz tam musimy polecieć. Coś mamy? O, spodnie i... Kurdeczka, nice. A ten co robi tam? Żyga? Dobra, dawaj. Pyk, pyk. Ty co robisz, gościu? Tutaj. Bezczelny. Bezczelny. God damn it. Dobra, jestem. Pij! Zdrowie Gunnera! Pij! Zdrowie Gunnera! Dobra. Się tu proszę nie drzeć. Nim się tutaj zresetuje pierwszy alkohol. A bardziej drugi. Dobra, jestem czysty. Pyk. Mamy to. Masz 12 sekund. Raz, raz, raz! Dawaj, 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 dawaj. Trzymaj się linii. Pyk, nie pyk, lubimy tu pyk, 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 pyk. Przeładowanie. Koniec! Ostatnia. Mamy to, stacja. 10. Niech będzie, ostatnia stacja. Heh. Ciekawe, czy dam radę. Jak nie, to powtórka, nie? O, patrzcie, mamy gościa od wszczepów. Nice. Ale na razie nie będę z nim gadał. A gdzie to jest? Tam na samej górze. Skrzyneczka, w skrzyneczce. Proszę, proszę. Fajne itemki. Dobry. Jeszcze jedna kolejka, pij! Dobra. Zaraz poczekam. Dobra. Cyk, kolejeczka. Mamy to. Ciepło. A jaka dawaj, dawaj, szybko. W słońcu? Strzelaj! 12 sekund! 12 sekund, dawaj, dawaj, dawaj. Pamiętaj, nie przekraczaj linii, bo wylecisz. Przeładuj. Koniec! To dawaj, wszystko! Sprawdź! Idź, sprawdź swój wynik. A, 43. Zobaczmy. Pierwsze miejsce i to ze sporą przewagą. Proszę, twoja nagroda. Co? Kurwa, niemożliwe. Nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem. Sixth Street potrzebuje takich ludzi jak ty. Gunner chętnie by cię poznał. Wziąłby pod swoje skrzydła. O, Gunner to mi może naskoczyć. Dzięki, ale to nie dla mnie. Schlebiasz mi? Ale muszę odmówić. To nie dla mnie. Rozumiem. Dzisiaj razem się bawiliśmy, razem piliśmy, ale jeśli spotkamy się na ulicy, to nie będzie miało znaczenia. Jesteś z nami, albo przeciw nam. Będę pamiętać. Nagroda dla zwycięzcy! Z gratulacjami od Gunnera! A no teraz i pięknie. Pijmy! Sixth Street zawsze razem! Mamy gnacika fajnego. I to za darmo. Za pełną darmożkę. Tak, tak. Zobaczmy sobie. To będzie coś w stylu broni smart, nie? Typu smart, właśnie. Tak mi się wydawało. Coś typu smart. Ale fajnie, fajnie. Udało nam się zrobić tą misję. Zobaczymy, jak to szczela gdzieś tutaj. Bardzo ciekawie to szczela. A ty mnie tu nie atakuj, bublu. Ej, co mnie tu, kurde. Mieszkaniec. Zostawmy go. Co mamy następne do zrobienia? Nie mów Saulowi, mamy coś do zrobienia. I to będzie misja z Panam. To mi się podoba. Bardzo chętnie. Dobra, użyj. Mogę tego użyć? Kurde, nie mogę. God damn it, gościu, odwal się. Ja pierdzielę. Okej, mobilny obóz tutaj w ogóle jest. Ciekawi mnie to. No co ci mogę powiedzieć? Nie, reszta ma zostać w obozie.
Tu mamy jakąś drzazgę. Dzięki. Tutaj mamy co? Schowek. Aha, ciekawe. Po prostu schowek. Niech będzie. To sobie schowam sobie tą pałę i tą katanę. Oni mogą w każdej chwili zaatakować. A czy ty nie przesadzasz trochę? Nie chcę żadnych więcej niespodzianek. Dobra, idziemy sprawdzić. Porozmawiaj z panem Mitchem i Soulem. Niech będzie. Taka fajna bryka tam stoi. Jesteś. No jestem. Co on tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem Militechu, więc zadzwoniłaś po Vi? Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. I dlatego poprosiłam Vi, żeby tu paradował przed tobą. Myślisz... Ja nic nie wiem. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak. Ale taka szansa... Szansa na co? Żeby spieprzyć tę robotę, dla której tu jest... Sporo się pozmieniało, kiedy mnie nie było. Nie, właśnie wszystko zostaje po staremu. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. Nie no, kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawy na zielono. Myślałem, że ta robota dla biotechniki nie wypaliła. Sol uparł się, że to dokończy. Chciał udowodnić, że Aldecaldos dotrzymują słowa. Ochrona upraw, kurwa, nikogo to nie interesuje. Hej, to Cynthia. A Sol udowodni tyle, że można się po nas przespacerować, a potem i tak będziemy biegać. Pamiętam. Nie wiem, co mu powiedziałeś, ale dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie wiem, kto do mnie dzwonił, ale okej. Nie musisz się w to mieszać, jeśli nie chcesz. Ale przydałaby nam się twoja pomoc. O co chodzi z tym basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu Grad z 2060. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. Konwój Militechu pojedzie 101, czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. Zgaduję, że to był twój pomysł. Skąd wiesz? Bo inaczej Sol aż tak by się nie wkurwiał. Vi ma rację. Gdyby Sol sam wpadł na coś takiego, nagle okazałoby się, że to świetny plan. A gówno, prawda. Sol nie jest taki małostkowy. Po prostu tchórzy. Chce grać bezpiecznie, przyczaić się dla dobra rodziny. Czy ten basilisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomógł za plecami Sola. Cassidy, Ted, Carol i Bob już się zgodzili. Czemu Sol ma taki problem z tym basiliskiem? Boi się, że Militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się z korpami. Taka biotechnika. Świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej, czyli transportu i spedycji. Przemytu. Przecież mówię. Myślałem, że zaczęłaś się dogadywać z Solem. Ja też. Ale najwyraźniej to działa tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nas zabić. No właśnie. Uratowałaś mu życie. Serio chcesz to teraz wszystko spieprzyć? To, że mu uratowałam życie, jakoś nie zmieniło tego, że mnie nie słucha. Więc chyba wracamy do punktu wyjścia. O, nie mogę tego kliknąć. Pamiętasz, jak prosiłaś mnie, żeby cię kopnąć w dupę? Szkoda, że nie mogę. Vi. No dobra. To jak chcecie przejąć tego basiliska? Oh, dzięki, Vi. Jeszcze nie powiedziałem, że pomogę. Okej. Chodźmy pogadać z resztą. Okej. No to idziemy pogadać z resztą. Będzie na pewno ciekawe. Nowa drzazga. A gdzie jest ta cała reszta? Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże ryzyko, że ktoś się wysypie przed Solem. Poza tym tylko oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając basiliska. Brzmi to wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony konwój. W dodatku przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie.
Po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów trzeciego świata? Przecież my zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego, co? Nie, okej, słuchajcie. Militech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila. Czy ty masz tremę? Pierdol się. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina 101. Atakujemy ich od tyłu, spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci poszło, słonko. W chuj krótko i na temat. Bez tego smutnego pierdolenia, które Sol zawsze odstawia. To wszystko aż za dobrze się składa. Właśnie taki sprzęt, jakiego wam trzeba i akurat przejeżdża sobie obok. To Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Karol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Pana ma coś do Sola. Ale wy? Jeszcze parę lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że będziemy pracować dla korpów. Potrzebujemy sprzętu i dobrych zleceń. Sol by to zrozumiał, gdyby raczył wyjąć głowę z własnej dupy. Wchodzę w to. Mhm. Okej, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami, czy widzimy się na miejscu? Pojadę z wami. Jadę z wami. No i zajebiście. Zbieramy się. No i zajebiście. No i zajebiście. Dobra, kto prowadzi? Ale troszkę ci głos drżał. Nieprawda. No przyznaj się. Spociły się rączki. Wal się. Ale nie zostawiłaś żadnych śladów. Militech nie dowie się o włamie. Czy ty mnie próbujesz obrazić, Bobby? Okej, zapomnij, że pytałem. To jedziemy, słodko. Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu? Sol i tak nie chce nas tam widzieć. Chce zrobić dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. No właśnie. Co z Rafenami? Spodziewacie się jakichś problemów? Sol się spodziewa. Obstawił cały obóz. Ha, dziwisz mu się? Dziwię się, że ciągle leczy objawy, a nie przyczyny. Nie brakuje ci trochę życia w Night City? Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku, wolności. Ale też pamiętam pustkę. Kiedy okazuje się, że to wszystko traci znaczenie, kiedy jesteś sama. Też musiałem się w pewnym momencie przestawić. Ale ja nie byłem całkiem sam. Miałeś kogoś? Przyjaciela. Miał na imię Jackie. Polubiłabyś go. Jackie. Zapamiętam. No i jesteśmy. Ale no i jesteśmy. Jeśli tak ci się podoba, może nam to wystarczy. A z bazyliskiem damy sobie spokój. Tak, moglibyśmy sobie jeździć do 101 i z powrotem. Dla Sola to by było zupełnie okej. Gotowi? No i na pewno nie będzie działał. Konwój Militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przetniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Wi, jakieś pytania? Jak chcecie uruchomić lokomotywę? To stary tech, więc Karol będzie musiała zhakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca. Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, no to do roboty. Tak, super. Co tak chodzi? Ta fura? Ta fura tak mruczy? Chyba tak. Ciekawe. Fajna bryka, tak w ogóle. Dobra, wchodzimy. Pomóc ci? Pewnie. Ale na twoim miejscu raczej szukałabym innych opcji. Mhm.
Posłuchaj tylko. Kiedy Augustus wyszedł na ganę... Szybko ci poszło. ...świnie właśnie pożerały grzechotnika. Nauczyłeś się tego... Porozmawiaj z nomadami. Ale to z wtykaniem markiewki też mi się podobało. Jeśli coś pójdzie nie tak z tą akcją, najbardziej oberwie się Panam. Myślisz, że ją wystawimy? Że nas Sol nie ruszy, a Panam znów dostanie po dupie? Ten dzieciak coraz bardziej mi się podoba. Teraz mu się zdaje, że troszczy się o Panam bardziej niż jej własna rodzina. Czemu poprzednio nie stanęliście po jej stronie, kiedy odeszła z rodziny? Bo poprzednio Panam zachowała się jak idiotka. Myślicie, że teraz jest mądrzejsza? Tak. Odeszła. Nauczyła się czegoś nowego, poradziła sobie. A potem potrafiła wrócić. Takich ludzi ceni się w rodzinie bardziej niż tych, co całe życie siedzą na dupie i robią to, co im się każe. No, dość cenna uwaga, przyjacielu. Dobra, tutaj mamy kogoś jeszcze. Co tam? Przyszedłeś mi pomóc? O, nie mogę. Ale może mam jakieś punkciki? Nie. Kurczę, blane. A potrzebujesz pomocy? Nieszczególnie. Trochę nie wiesz, po co tu właściwie jesteś, co? Panam prosiła mnie o pomoc. Wróciła do rodziny, przeciągnęła na swoją stronę Mitcha i nas. Ale i tak dzwoni po ciebie. Ciekawe dlaczego, Jak to dlaczego? Zakochała się we mnie. Cudowna, pyszna Panam. Nie mogę z tobą już gadać. Ale chyba jeszcze Mitch został w środku. Czy nie? Ta, Sol jest. Będzie wkurwiony. Nawet jeśli się uda. No to schody. Już widzę jego minę. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Strasznie się bałeś podpaść Solowi. Poświęcić wam? No, nie Dzięki. Na tyle, żeby Dobra zostawić robota. Panam na lodzie. Tak, ale teraz otwarcie się buntujesz. Coś się chyba zmieniło. No, tak. Przekonałem się, że Panam ma rację. Jak wam idzie? Nasze sprawy same się nie Świetnie. Wyświetlą. Wszystko podpięte, nic nie działa. Działa, tylko niestabilnie. Vi, możesz to przeskanować? Bo nie bardzo mi się uśmiecha rozkładanie wszystkiego na części. Jeden z kondensatorów jest uszkodzony. Trzeci od prawej. Rzeczywiście. Moment. Podmieniam. No to sprawdzamy. Działa. Ha! Dzięki, Vi. Nie ma problemu. Luźna guma, chopie. Dobra. Wchodzimy. Nasza pana coś mówiła o jakichś schodach. O, coś tu leży. Podarte jakieś dokumenty. Euro, dolary. Czy tu coś mamy? Euro, dolary. O, drazga, niech będzie. Okej, chyba nic więcej tutaj nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. No to wchodzimy. Tu coś jest. Ciekawego. Użyj siły. Nie mam tyle siły. Dobra, ale tutaj coś możemy zdziałać. Podłącz się. Dobra, terminal jakoś tam zhakowałem. Dobra, wychodzimy stąd. No dawaj. O, dobra, udało się. Co Panam? Fajna kobitka z ciebie. No ale dobra, my wchodzimy wyżej. Zawsze lubiłam pociągi. I takie stacje, gdzie łączy się wiele torów. Węzłowe. O, właśnie. Jak patrzysz na nie z góry, czujesz się... Wolna? Jakbyś zaczynała 1000 nowych podróży? Może raczej pełna nadziei. Ja lubię pociągi, pociągi. Okej, to tutaj. Ładować towary. Tak, Mishor. Karol,
szukać. Jakich? Ha, proszę, proszę. Coś tu mamy. Coś tu niby mamy. To musi gdzieś tu być. No mam już. Już się rozejrzałem, spokojnie, myszko ty moja. Jest. Dobra robota! Dobra robota! Mamy kartę! Co dalej? Musicie ją wprowadzić do czytnika! Nic tu nie ma kompletnie. Aż dziwne. Trudno. Płynie się dalej. No to dawaj, gdzie ją wsadzić? Tutaj gdzieś? No to pyk. Okej. I? Działa! Chodź zobaczyć! Fajna zabawka. Wi? Chciałam chwilę z tobą pogadać. Tęskniłem za tobą. To znaczy... Czekaj. Nigdy nie rozmawialiśmy w taki sposób. Możemy teraz zacząć. No dobra, dajesz. Żartowałam. Słuchaj, Wi, ja chyba wiem, do czego to zmierza. I to ci się nie podoba? To nie tak. W zasadzie też chciałam o tym pogadać, tylko... nie tak otwarcie. Planowałam trochę pokluczyć, wybadać cię, a potem wycofać się, zanim przyjdzie moja kolej, żeby się odsłonić. Okej, kluczenie już możemy sobie darować. Okej. Kluczenie możemy sobie darować. To na czym stoimy? Nie chcę tego spierdolić. Na razie wszystko idzie dobrze. Bo dotąd nic nie mówiłam? Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. Mówiłam. Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Bo kiedy robię coś spontanicznie, czuję, że jestem w tym szczera. A z tobą... wolę być ostrożna. Czemu ze mną jest inaczej? Bo tym razem naprawdę mi zależy. I boję się, że z czymś głupio wyskoczę i zostanę na lodzie. A wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jako przyjaciel. Następnym razem idź za impulsem. Okej. W każdym razie, jakby co, ostrzegałam. Dobra, wracajmy do pozostałych. Oj, panam. Monitorujecie jakoś ten konwój? Tak. Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Na razie wszystko zgodnie z planem. Tylko, że ona jeszcze nie wie, że ja umieram. Panam, ciekawe jak zareaguje na to, jak jej o tym powiem, bo chyba jeszcze jej nie mówiłem, że mam kolegę w głowie. Wi, wiesz gdzie jest panam? Okej. Sol cię szuka. Panam. Dołącz do nomadów na przejeździe kolejowym. Okej.
Kurde, normalnie stalker. Moglibyśmy siądź jeszcze sprawdzić. Na dupie, co? Słonko? Wszystko mamy ogarnięte. Konwój już do nas jedzie. Ciekawe, jakby to wyglądało z ray tracingiem. Nie za dużo się zmieniło. Według mnie. No to usiądźmy. Ale nie, niestety, ale nie. To już będzie w kolejnym odcinku kontynuacja tej pięknej misji. Naprawdę klimat jest zacny, powiem wam. Normalnie jak w Stalkerze. I ja niestety, ale już się z wami muszę żegnać, więc siemandero, trzymajcie się, szczałeczka, do następnego, pa pa. Żółciek dla was, mordeczki.